Dziękuję bardzo. To zostańmy w takim razie po tej stronie lustra. Jeśli mógłbym pierwszy slajd poprosić. O czym będzie? Jak spojrzymy sobie na to zdjęcie, to jak myślicie, co jej dolega? Kto, nie wszyscy dobrze, ale ktoś słyszałem dobrze powiedział, być może boli ją głowa. Dobra. I teraz to jest najstarsza technika hamowania. Myślę, że każdy się z tym spotkał. Ona nie robi nic innego, jak stara się wyhamować impulsację bólową, czyli zahamować przewodzenie bólu. Stąd wykonuje chwyt w okolicy skroni. Myślę, że jest gdzieś właśnie na mięśniu skroniowym. Zanim tak naprawdę zbliżymy się do pacjenta, to już zostało powiedziane, zarówno Michał, Darek, cieszę się, że mam wystąpienie po nich, już zasygnalizowali, że ból głowy nie jest rozpoznaniem, to nie jest choroba sama w sobie, jest objawem. Tutaj dziękuję ci, Michał, bo wczoraj jak ćwiczyłem przemówienie, to pomyślałem sobie, że jest bardzo wiele jednostek chorobowych, które u których ból głowy jest objawem. Dzisiaj wiem, że to jest 280, bardzo dziękuję. Natomiast na szczęście jest przynajmniej, no to 400. Myślę, że w następnym wystąpieniu ktoś powie o 600, tak jest. Natomiast na szczęście jest kilka, może kilkanaście jednostek, w których ból głowy jest o podłożu funkcjonalnym. Czy to napięcie mięśniowe, zaburzenie przesuwalności powięzi, pewna statyka, a więc protrakcyjne ustawienie głowy może to prokurować, zaburzenie czy asymetria pracy stawu skroniowo-żuchwowego, to wszystko jest takim elementem naszego zainteresowania. Teraz, jeśli zgłasza się do nas pacjent, to nasze badanie i wywiad powinno być podzielone na dwie części. Jedna jako takie wykluczenie wszelkich groźnych zmian, o tym też już dziś było mówione, a więc przede wszystkim wykluczenie tła urazowego, wypadek komunikacyjny czy innego rodzaju urazy, to już automatycznie powinno nas zaalarmować i powinniśmy pacjenta pokierować na dalszą diagnostykę, przede wszystkim obrazową, ale być może wesprzeć się konsultacją specjalisty. Jeśli tło nieurazowe, kluczowe informacje to jest stres. Oczywiście stres wszystkim nam towarzyszy, jest dzisiaj już w dzisiejszych czasach nieodzowny, natomiast niektórzy na ten stres po prostu reagują zdecydowanie mocniej, czy mocniej ich on dotyka niż innych i u tych mogą się rozwijać osób właśnie patologie czy objawy bólowe. Oprócz stresu przeciążenia, też profesor Ciszek na zakończenie powiedział, że coraz więcej nam kultura i dzisiejszy czas podpowiada, żeby spędzać czas, jeśli nie przy laptopie, to przy tablecie, jeśli nie przy tablecie, to przy smartfonie i tak dalej, i tak dalej. Jest to związane tak naprawdę z przeciążeniem układu narządu ruchu, dlatego że cały czas przybieramy tą samą pozycję, zazwyczaj co większość osób również w pracy. I aktywność fizyczna. O tym też już było mówione, są różne, te bardziej prozdrowotne i te bardziej crossfitowe. Natomiast na pewno trzeba zapytać też o dotychczasowe leczenie i jego skuteczność. Obecnie w literaturze mówi się, że jeśli pacjent z bólem głowy, z objawami bólu głowy chodzi powyżej 3-4 miesięcy, wówczas jest to już klasyfikowane jako ból przewlekły i powinniśmy posiłkować się wtedy przy pracy z takim pacjentem tak bardziej interdyscyplinarnie, w związku z czym albo neurolog, być może specjalista leczenia bólu. I oczywiście wykluczamy czerwone flagi, a więc to o tym króciutko, tylko pytamy o utratę masy ciała, czyli w krótkim czasie nagłe chudnięcie powinno być dla nas alarmujące, ból nocny jako taki czynnik wykluczający z podjęcia bezpośredniej pracy, gorączka, uraz, o tym już mówiłem w wywiadzie,
wady wrodzone, na przykład choroba Arnolda Chiari, o tym pacjent może nie wiedzieć, w związku z czym tym bardziej powinniśmy posiłkować się badaniami obrazowymi, tudzież konsultacją z innym kolegą, innym specjalistą. Wymioty i również takim alarmującym nas czynnikiem powinny być nieskuteczne dotychczasowe leczenie. Jeśli pacjent mówi, panie kochany, ja już byłem u wszystkich na tej stronie Warszawy, tak? Po tej stronie Wisły już byłem u każdego i od 3 lat nikt mi nie jest w stanie pomóc. To też jest bardzo alarmujące. Natomiast muszę wam powiedzieć z doświadczenia, że większość tych pacjentów, którzy zeznają coś takiego podczas wywiadu, nie mają wykonanych żadnych badań obrazowych. Nie byli nigdy u specjalisty, który by kompleksowo ich zbadał. Okej, badanie kliniczne. To już dzisiaj też było omówione kilka razy, będą jakieś warsztaty, więc zostanie to zaprezentowane. Natomiast przede wszystkim ocena tej sylwetki i pozycji ciała, ustawienia głowy, testy globalnej ruchomości, później badanie manualne, testy gry stawowej czy prowokacyjne, zamknięcie zachyłka, naciśnięcie punktów bolesnych, oczywiście testy neurologiczne czy testy dla tętnic kręgowych czy górnego otworu klatki piersiowej. Jeśli chodzi o badanie obrazowe, powinniśmy posiłkować się przede wszystkim z racji mnogości informacji, które możemy uzyskać u pacjentów z bólami głowy, to jest rezonans szyi i głowy, dlatego że z jednego badania relatywnie dużo jesteśmy w stanie wykluczyć lub potwierdzić. W dalszej kolejności, jeśli jest przeciwwskazanie do rezonansu, no to tomografia, rentgen oczywiście jako takie szybkie wykluczenie jakiejś zmiany strukturalnej pourazowej, ewentualnie Doppler tętnic kręgowych czy badania laboratoryjne. Teraz to by była ta część, która w badaniu i wywiadzie powinna być wykluczająca jakieś groźne zmiany u pacjenta czy uniemożliwiająca nam podjęcie terapii. Natomiast wynikiem tego powinno być jakaś ocena i znalezienie pewnej dysfunkcji osteopatycznej, dysfunkcji somatycznej. Przy bólach głowy ja obserwuję, że dość często, myślę, że to jest 80-85% przypadków, taka dysfunkcja mieści się gdzieś w obrębie mięśnia. Są to często mięśnie właśnie obręczy kończyny górnej, tutaj też już ktoś o tym dzisiaj mówił, czy mięśnie na czaszce. Wspomniał też o tym Michał, bo tylko, że on mówił o akronimie TART. W niektórym piśmiennictwie osteopatycznym jest to jako STAR, różni się to tylko tym, że literka pierwsza T jest od tenderness, tutaj od sensitivity, natomiast oznacza dokładnie to samo, czyli chodzi o subiektywne odczucia pacjenta, zazwyczaj jest to zwiększenie wrażliwości danego miejsca, czyli S, T jako tkanka, zmiana jej struktury, asymetria w badaniu porównawczym i ruch, zakres ruchu, to nie tylko ruch kątowy czy ruch globalny, to bardzo często jest zaburzenie ruchu ślizgowego tkanki i ona jest wyczuwalna poprzez próbę przesunięcia czy ślizgu. I teraz, żeby pracować skutecznie technikami hamowania przy bólach głowy, to poszukujemy tak naprawdę, jeśli już mamy podejrzenie, że dana tkanka, dana struktura może być generatorem bólu, to powinniśmy wykonać próbne hamowanie albo próbną prowokację tej struktury. Jeśli pacjent podczas takiego próbnego hamowania mówi, o, wie pan co, teraz właśnie mi się nasilają objawy, to jest to, co mnie zazwyczaj boli, wtedy możemy być prawie pewni, że z dość dużą skutecznością ta terapia przejdzie. Do tego namawiam również, żebyśmy trzymali się takiego próbnego leczenia czy pierwszej terapii, po której następuje weryfikacja o sposobie kierunku i leczeniu. Odrobinkę historii dosłownie. Pochodzenie oczywiście technik hamowania jest z technik energii mięśniowej, a więc z osteopatii, natomiast równolegle tam koło 1947 roku zaczęła się rozwijać koncepcja PNF-u, a więc nazwisko Meginot myślę, że jest wszystkim znane. Potem TJ Rudy, osteopata w 1961 roku, można powiedzieć, że jako pierwszy wykonał technikę hamowania. On zauważył u swoich pacjentów, że
z pewną częstotliwością napinany mięsień czy napinana tkanka przeciwko oporowi. Ta częstotliwość była dość duża, to były 2 skurcze na sekundę. On to nazwał pulsacyjnym wodzeniem oporowym pacjenta. To ta tkanka poddana kilkunastu takim napięciom pulsacyjnym pozostawała później przez pewien czas w rozluźnieniu, czyli była, jak określił, wyhamowana. Później oczywiście Mitchell 67 i jego syn 76, oni, a w zasadzie Mitchell Junior, wprowadzają po pierwsze precyzyjne pozycje wyjściowe do technik hamowania, po drugie przykładają bardzo dokładny wektor siły. Karel Levitt 86 i 90, późniejsze modyfikacje i tak naprawdę autor hamowania autogenicznego, wszystkim myślę, że znany pod hasłem poizometrycznej relaksacji. Wariacje Jandy w 93 i później, on różni się tym, że podchodzi do technik hamowania po pierwsze z pozycji pośredniej, po drugie daje bardzo silne, praktycznie submaksymalne napięcia i obecne czasy to są zintegrowane techniki hamujące nerwowo-mięśniowe. Jest to taki miks tak naprawdę, połączenie kilku technik łącznie z wykorzystaniem kompresji ischemicznej, a więc hamowania bezpośredniego. Tutaj wypisałem, jakie mamy hamowania ze względu na działanie biologiczne, hamowanie pozycyjne, czyli ten positional release, hamowanie reciprokalne, właśnie ten miks zintegrowanych technik hamujących, hamowanie autogeniczne i bezpośrednie. I jak widzicie, nieprzypadkowo jest to zestawione. Im wyżej na tej pozycji, tym technika bardziej nadaje się dla pacjenta, który jest w ostrym stanie, jest bardzo zbolały, ponieważ wystarczy jedynie ułożyć go, tak jak mówił Jones, on zaobserwował, że przy palpacji punktu bolesnego, jeśli pacjenta się ułoży w pozycji największego komfortu, to po kilkunastu sekundach ten punkt przestaje być odczuwalny zarówno przez pacjenta, jak i przez terapeutę. On miękł, czy rozpływał się. Takie były wrażenia. Istotą tego jest, że pacjent jest całkowicie bierny. Jeśli chodzi o hamowanie autogeniczne, oczywiście opiera się to na pobudzeniu aparatów ścięgnistych Golgiego, a więc po skurczu izometrycznym ten mięsień przez pewien czas pozostaje w rozluźnieniu. To też wykorzystujemy do hamowania. Hamowanie reciprokalne, a więc wykorzystanie unerwienia, taki przykład, jeśli chcę zgiąć swój łokieć, to muszę napiąć biceps, więc z mózgu leci impuls do mojego bicepsa, napnij się, ale jednocześnie biegnie impuls do mojego tricepsa, rozluźnij się. A więc mogę wykorzystać hamowanie poprzez antagonistów. I hamowanie bezpośrednie, to o tym nie będę mówił, bo jest następne wystąpienie wykorzystujące mechanizm kompresji ischemicznej. Co tak naprawdę hamujemy? Wybrałem kilka przykładów z mojego gabinetu, pokazują, że najbardziej najefektywniejszych, a tego akurat nie widać. W każdym razie wzorzec rzutowania bólu dla pacjenta z mięśnia czworobocznego, czyli mięśnia, który ma dysfunkcję, to jest przede wszystkim okolica czoła, skroni, natomiast jednocześnie okolica za uchem i kąt dolny żuchwy. Dalej mięsień płatowaty, to jest w zasadzie szczyt głowy, natomiast dość często występujący u pacjentów. Mięśnie podpotyliczne, o tym też było mówione, okolica w zasadzie od potylicy przez skroń do czoła. Mięsień skroniowy w miejscu swojego przyczepu i okolica nad oczodołem. Mięsień żwacz, jak widzicie, takie półkole zahaczające o policzek i absolutny faworyt, czyli mięsień mostkowo-bojczykowo-sutkowy o bardzo dużej reprezentacji wzorca rzutowania bólu, w zasadzie wypełnia praktycznie spektrum całej czaszki i głowy. I od niego może zaczniemy. Jak możemy go wyhamować? Oczywiście techniką bezpośrednią, a więc złapać na przebiegu i poczekać na jego rozluźnienie, wykorzystując ten mechanizm, lub hamowaniem autogenicznym, a więc poprosić o pracę przeciwko oporowi, wytrzymujemy w tym 7 sekund, po 7 sekundach czekamy na jego rozluźnienie. Nie jest konieczne, tak jak przy klasycznej poizometrycznej relaksacji, aby zwiększać ten zakres ruchu bez końca, chodzi o wyhamowanie bólu.
To jest zintegrowane techniki, ten miks, o którym mówiłem, a więc odszukuję bolesny punkt na mięśniu czworobocznym, chwytam go, ten chwyt szczypcowy jest tutaj zdecydowanie korzystniejszy. Przytrzymuję, po czym proszę o izometryczne napięcie, nie puszczając chwytu na punkcie. 7 sekund w napięciu, odczekuję, po czym biernie odprowadzam i skracam, czyli wykorzystuję to hamowanie pozycyjne. Inna propozycja dla mięśnia płatowatego, zarówno technika bezpośrednia, hamowanie pozycyjne, hamowanie autogeniczne czy hamowanie reciprokalne. To jest hamowanie dla mięśni podpotylicznych. Tak samo poprzez antagonistów, a więc poprzez próbę zginania czy poprzez hamowanie autogeniczne. Dla mięśnia skroniowego taki przykład hamowania bezpośredniego i dla żwacza, czyli hamowanie bezpośrednie z uciskiem przez jamę ustną, ewentualnie hamowanie autogeniczne poprzez otwarcie ust, palce na żuchwie, próba zamknięcia ust przeciwko oporowi, po czym odczekanie. To również jest bardzo dobra technika, żeby pacjenta nauczyć jako autoterapię do wykonywania w domu. Taka generalna uwaga o to różnicowanie i włączanie czy wykluczanie naszych pacjentów z terapii, żeby to się odbywało w miarę na pierwszej wizycie, jeśli nie, bo jest dopuszczalne jednorazowe leczenie pacjenta bez szerokiej diagnostyki czy finalnego rozpoznania, natomiast powinna nastąpić weryfikacja po tej pierwszej wizycie. Bardzo zachęcam, żebyśmy unikali leczenia pacjentów niezdiagnozowanych czy niedodiagnozowanych, a w tym duchu interdyscyplinarnym właśnie oparcie się o kolegów czy z neurologii, ortopedii, czy specjalistów medycyny bólu, dlatego że zapamiętajmy, że pacjent ma święte prawo do więcej niż jednej choroby naraz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.